Ostatnio rozmawiałam z jedną z moich klientek w sesjach coachingowych. Ona mówi, że ma takie spore wyzwanie z jedną ze swoich koleżanek z pracy, która regularnie pożycza od niej pieniądze. Która regularnie mówi: słuchaj, bo ty zarabiasz więcej i twój mąż jest przedsiębiorcą i ty masz kasę, a ja, wiesz, sama z tymi małymi dziećmi, ten mój mnie zostawił i ja po prostu sobie nie radzę. Mogłabyś do końca przyszłego tygodnia, mogłabyś do wypłaty, mogłabyś do następnego razu, kiedy znowu zdobędę pieniądze, pożyczyć mi stówę, dwie, trzy, pięć, albo czy mogłabyś zapłacić mi ten rachunek, albo czy mogłabyś zrobić przelew ze swojego konta, albo czy mogłabyś i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I pomyślałam sobie, być może to ważny temat, żeby dotknąć dzisiaj obszaru związanego z asertywnością. Czym jest asertywność, czym asertywność nie jest, jak do niej podchodzić i jak umieć asertywnie odmówić komuś. O tym chciałabym dwa słowa w dzisiejszym bardzo konkretnym materiale. Witam Ciebie bardzo serdecznie, ja się nazywam Ania Urbańska i na tym kanale dzielę się wszystkim tym, co związane z życiem, z biznesem, co może wspierać, pomagać, dawać wartość. A dzisiaj dwa słowa na temat asertywności i tematu, który w moim jakby takim przekonaniu jest troszeczkę elementem źle odbieranym i też bardzo różnie ludzie podchodzą do tematu asertywności. Ja bardzo często, kiedy słyszę słowo asertywność, słyszę słowo nie. Nie zrobię, nie dam, nie chcę, nie pojadę, nie spotkam się i tak dalej, i tak dalej. A tak naprawdę asertywność to jest informacja o tym, w jaki sposób ja chcę, żeby ludzie i świat mnie odbierali, jak ja chcę działać zgodnie z tym, czego ja chcę. Taka definicja, którą ja bardzo często podaję, definicja asertywności, jest to taka stanowczość, która nie rani. Taka stanowczość, która ma spowodować, że drugi człowiek, kiedy my zadziałamy w określony sposób, nie będzie czuł się źle po tym, co my mu powiemy, po tym, co zrobimy, po tym, jak się zachowamy. Dlatego też nie rani jest tutaj bardzo ważnym elementem, a stanowczość, czyli też zgodne z tym, czego ja chcę, czego ja potrzebuję, czego ja sobie życzę. Po dwóch przeciwległych elementach asertywności jest stan uległości, czyli wtedy, kiedy w ogóle wiecie: okej, okay, dobra, nie mam pieniędzy, ale sama ci pożyczę tą kolejną stówę, nie oddałaś dwóch poprzednich, ale dobra, no bo jesteś taka biedna. Albo agresywność, chyba oszalałaś, nie oddałaś mi jeszcze poprzedniej kasy, co ty myślisz, że na kasie leżę i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo ważnym aspektem jest tutaj to, żeby też umieć wyważyć, czyli ani uległość, ani agresywność, a tutaj po środku mamy ten aspekt związany właśnie z asertywnością. Teraz o zachowaniach asertywnych ja bym mogła tutaj bardzo dużo opowiadać, bardzo dużo mówić, ale to nie jest szkolenie z asertywności. Natomiast i też jakby nie jest to temat związany z tym, dlaczego my się tak zachowujemy, choć jednym z kluczowych elementów jest tutaj nasze poczucie własnej wartości, czy my jesteśmy bardziej ulegli, agresywni czy asertywni, ale chcę dwie rzeczy powiedzieć. Asertywność to jest kompetencja. Kompetencja, czyli coś, co daje nam, czyli wiedza, której my możemy się nauczyć. Czyli coś, co spowoduje, że aha, nie wiedziałam, że mogę tak, ale już teraz wiem, więc mogę w taki sposób odpowiedzieć, skomentować i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeżeli chodzi o aspekt asertywnej odmowy, to bardzo trudne, ponieważ mamy spore wyzwania z tym, żeby nazywać rzeczy po imieniu i ludziom mówić, dlaczego czegoś nie zrobimy, albo dlaczego pewne rzeczy nie robimy, albo dlaczego nie chcemy ich robić. I żeby nie była to mocna odmowa, my wtedy woalujemy, kombinujemy, kłamiemy niejednokrotnie, nie podając prawdziwych powodów, dla których my to po prostu właśnie robimy. I jest taki fajny model asertywnej odmowy, który w moim przekonaniu jest bardzo skuteczny i może spowodować, że nasz rozmówca A nie obrazi się, nie obrazi się, B zrozumie, że to nie jest najlepsza droga do komunikacji z nami, a C my sami siebie ochronimy. To jest bardzo prosty model, w którym jeżeli czegoś nie chcesz, to po prostu mówisz nie. Nie teraz, nie tym razem, nie w ogóle, nie nigdy, a po prostu nie. Potem, jeżeli chcesz, możesz tej osobie powiedzieć o tym, dlaczego odmawiasz, czyli jakby jaka jest ta informacja o tej decyzji, ale w takim kontekście nie tłumaczę się, tylko informuję o decyzji. Czyli gdybym miała tutaj do czynienia tą koleżankę, która przychodzi kolejny raz, chce pożyczyć przysłowiową stówę, powiedziałabym: Małgosiu, nie pożyczę ci kolejnych 100 złotych. I to są takie podstawowe elementy. Kolejny element to jest tak zwany motyw odmowy, ale motyw odmowy musi być A prawdziwy,
zgodny z tym, co my czujemy. No i przede wszystkim musi być takim elementem, który też nie urazi. Ale my musimy nie bać się powiedzieć, dlaczego nie. Nie ma, Gosiu, nie pożyczę ci kolejnych 100 zł, ponieważ od 3 lat regularnie pożyczysz ode mnie pieniądze i na dzień dzisiejszy jesteś mi winna już 1274 zł. Dopóki tych pieniędzy mi nie oddasz, nie jestem gotowa pożyczyć ci kolejnych 100 zł. Czyli motyw odmowy jest konkretny, prawdziwy. Nie mówię, wiesz, no nie pożyczę ci 100 zł, bo sama nie mam. A mamy w portfelu te pieniądze, albo nie pożyczę ci tych 100 zł, dlatego że wiesz, no stary by mnie zabił, albo mąż, albo ktoś tam, albo nie pożyczę ci tych 100 zł, bo właśnie mam ostatnie pieniądze na, nie wiem, wykupienie w aptece leków dla sąsiadki, jeżeli to nie są prawdziwe elementy. Tu chodzi o to, żeby powiedzieć człowiekowi, patrząc mu w oczy, prawdę. I to, co jest ważne jako czwarty element, czyli po pierwsze mówimy nie, po drugie informujemy o swojej decyzji, po trzecie mówimy, jaki jest motyw odmowy, po czwarte możemy bardzo na miękko jakby takie tak zwane zmiękczenie zastosować. Rozumiem, że jest ci ciężko, jest mi przykro z tego powodu. Albo mam nadzieję, że mnie rozumiesz, a kiedy oddasz mi poprzednie pieniądze, być może będziemy mogły wrócić do tematu. I teraz gdybym wyobraziła sobie tą osobę, która do mnie przychodzi pożyczyć tą przysłowiową stówę, to informacja brzmiałaby według modelu w taki sposób. Po pierwsze, wiesz co, nie pożyczę ci, dlatego że mamy taką zasadę w domu, że nie pożyczamy pieniędzy. Po prostu tak się umówiliśmy po naszych negatywnych doświadczeniach. A gdybym mogła w jakikolwiek inny sposób ci pomóc, to być może będzie tutaj otwarta taka możliwość. Czyli ta asertywność jest tutaj mega, mega ważna. Odniosę się jeszcze tutaj do innego przykładu, który ostatnio się wydarzył. Być może wiecie, że prowadzę szkołę językową szybkieangielski.pl. Mam przyjemność taką szkołę prowadzić w Grudziądzu. Te szkoły są też w ponad 40 miastach. Jak nie znacie języka angielskiego, to koniecznie nauczycie się metodą Kolinerą szybkie angielskie, a jak chcecie w swoim mieście otworzyć szkołę, to dajcie znać, bo takie szkoły mogą być tylko po jednej w każdym mieście, więc właśnie to była reklama. Ale to mój kanał, mogę sobie tutaj reklamować, co chcę. Natomiast wracając do tego, co chciałam powiedzieć, właśnie jedna z moich znajomych napisała do mnie taką wiadomość, wiesz, bardzo bym chciała cię poprosić o to, żebyś wystawiła zaświadczenie o ukończeniu kursu językowego dla mojego syna, ponieważ dzięki temu on będzie miał jakieś tam większe możliwości czegoś tam. Będę ci bardzo wdzięczna i się odwdzięczę. I wiecie, że myślę sobie, kurczę, ani to prawda, ani się z tym dobrze bym czuła, a przestępstwo, no bo to też jakby poświadczam coś, co się nie wydarzyło. I wiecie, i kiedyś bym się chyba z tym po prostu nosiła tygodniami, ponieważ mam zielony mózg, jak wiecie, jest to ten mózg, który jest taki miękki, relacyjny, charytatywny, wspierający, pomagający i w ogóle. Ale nauczona doświadczeniem i znając tą technikę, o której wam tutaj teraz mówię, i mając świadomość tego, że asertywność to kompetencja i mogę się jej nauczyć, no to uczę się jej już przez 50 lat. Więc napisałam, kochana, muszę ci odmówić, chcę ci odmówić, ponieważ to nie jest prawda, że twój syn uczył się w naszej szkole języka angielskiego, w związku z tym nie mogę wystawić takiego zaświadczenia. Byłoby to niezgodne i ze mną, i z prawdą. A jeżeli mogę ci pomóc w jakikolwiek inny sposób, to zapraszam syna na nasz kurs już za 6 miesięcy. Takie zaświadczenie otrzyma zgodnie z prawdą. I wiecie, byłam mile zaskoczona, kiedy dostałam informację, dziękuję ci, Aniu, przypomniałaś mi, co jest w życiu ważne. Dziękuję ci, rozumiem twoją prawdę, rozumiem ci, że tak działasz. Fakt, może czas zastanowić się nad sobą samą. I asertywność jest nie tylko obroną siebie, ale jak widać daje też innym ludziom taki sposób jakby patrzenia, że można tutaj rzeczywiście sobie poradzić. Ostatnio też jedna z naszych subskrypczyń tutaj na kanale i też absolwentek struktogramu, którym jak wiecie pracuję na co dzień, powiedziała bardzo ciekawą rzecz, a czy mogłabyś nagrać właśnie jakiś materiał o asertywności, bo ja zielona jestem mało asertywna. Nasz obszar mózgu dominujący oczywiście z asertywnością ma wiele wspólnego, ale asertywność to kompetencja po stronie naszego charakteru i można się tego po prostu nauczyć. Czyli jeżeli czegoś nie chcesz robić, to patrząc tej osobie w oczy mówisz,
nie zrobię tego dla ciebie, bo to po prostu niezgodne z moimi wartościami. Mogę ci pomóc w jakiś inny sposób? Wiesz co, nie chcę jechać do kina, a jestem zmęczona całym tygodniem, jak masz ochotę jedź do kina, a jesteś w tym czasie odpocznę, następnym razem pojadę z wami. A jak nie masz ochoty bawić się ze swoim dzieckiem, to nie będę teraz się z tobą bawić, bo ustaliliśmy, że do godziny 17 się bawimy, a potem mamusia potrzebuje odpocząć, a ty obiecałeś, że poczytasz sobie książeczkę. A jak to już zrobimy, to umówimy się, jak jutro planujemy sobie dzień, co będziemy robić, kiedy będziemy się bawić. Wiecie, to jest łatwe, tylko trzeba to zacząć robić. Oczywiście ktoś z was powie, no tak, ale jak odmówić szefowi, jak odmówić współpracownikowi, jak odmówić klientowi? I czy to wyższa szkoła jazdy? Nie. To samo patrzenie w oczy i powiedzenie klientowi, niestety nie mogę obniżyć już ceny, byłoby to nieekonomiczne dla naszej organizacji, ale bardzo chętnie porozmawiam o tym, jak przyszłą dostawę możemy przyspieszyć na przykład dla państwa. A kiedy mnie klient pyta, czy nie da się taniej, no to mówię, może da się taniej u kogoś innego. U mnie to właśnie tak wygląda. A jeżeli pracuję ceną, bo chcę i chcę być nieasertywna, to robię to zawsze w zamierzony sposób. Czy asertywność jest jednym ze najskuteczniejszych sposobów funkcjonowania? Pewnie tak. Czy agresywność i uległość czasem się sprawdza? Pewnie tak. Ja głęboko wierzę w to, że właśnie asertywna komunikacja, asertywne odmówienie komuś jest po prostu zwyczajnie w porządku. Mamy prawo nie chcieć czegoś powiedzieć, zrobić, w określony sposób się zachować. Więc jestem bardzo ciekawa, jak ten materiał wam się tutaj przyda. Podzielcie się proszę tutaj asertywnie komunikatem pod spodem, a jeżeli potrzebujecie w tym temacie więcej, to zerknijcie do książki DNA biznesu. 19 lekcji, których nie da ci żaden uniwersytet, którą napisaliśmy wraz z Pawłem, tam jest cały rozdział o asertywności. Między innymi jest właśnie cały ten model, który teraz podałam, ale również model tego, jak radzić sobie asertywnie z krytyką, jak asertywnie chwalić i jeszcze wiele innych rzeczy. Także zachęcam cię do tego, żeby z tą książką się zapoznać. Ponad 300 stron niesamowitej wiedzy, w tym również ta. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj, ściskam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym materiale.